Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, o carycy mediów, e, carycy Ziobro, Patrycji Koteckiej, Ziobro, żonie e, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, o której mm, zrobiło się głośno, gdy nie tak dawno temu Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onet.pl, zarzucił jej, że niszczyła go po prostu domagając się od kolejnych redakcji, aby go zwolniła, jako narzędzia, używając, tak wynika z, ze słów redaktora Andrzeja Stankiewicza, budżetu firmy ubezpieczeniowej Link 4, które to budżet był używany bądź nie do wspierania konkretnych redakcji. Tam była jeszcze jedna głośna sprawa. Chodziło o to, że ze strony PIS była próba przejęcia portalu Onet po, poprzez odkupienie udziałów w tym portalu od amerykańskiego funduszu KKR przez jakąś wskazaną przez PIS firmę państwową. Nakłaniającym Amerykanów według Stankiewicza miał być szef kancelarii premiera, były już Michał Dworczyk. Dworczyk pogroził Stankiewiczowi sądem, ale dziennikarz powiedział, że jest na to przygotowany. Ale wrócając do Koteckiej Ziobro. Żona e, ministra jest byłą wieloletnią dziennikarką. E, 44 lata, ale ponad 20 lat w zawodzie. E, można o niej powiedzieć, e, że bardzo dobrze zna się na mediach. Razem z. Joanną Kurską, wcześniej Janak Klimek i z Dorotą Gawryluk, dziennikarką Polsatu, stworzyły taki triumvirat medialny, którym rządziły, w którym koordynowały wspólne działania medialne. Tego typu działania, jak to w praktyce wygląda, najlepiej pokazała historia, e, którą opublikowało w, na początku 2020 roku Okopres. To była historia, która kosztowała redaktora, ówczesnego redaktora naczelnego e, szefa, znaczy tak naprawdę wice szefa wirtualnej Polski, Tomasza Machałę, stanowisko. E, ujawniono wówczas, że e, w... Dziennikarze e, wirtualnej Polski e, współpracują z pracownikami ministerstwa z Patrycją Kotecką przy tekstach e, dotyczących, e, przy, te, przy tekstach dotyczących e, ministra sprawiedliwości i e, tam się pojawiły bardzo konkretne zarzuty. Do historii przeszedł dziennikarz o nazwisku Krzysztof Suwart, który był wirtualnym bytem, którego po prostu teksty sławiły, bądź też po prostu no, wrzucały wygodne treści. Ta e, niewygodne treści, z kolei, jak na przykład informacje o aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie były przez portal Wirtualna na Polskę e, podawane. Tam były również takie historie, że Machała wzywał dziennikarzy, tłumaczył im, że nie będzie puszczał tekstów szarpiących ziobry za nogawkę, że musiałyby być dużo bardziej możliwe czy dużo bardziej mocne. Padały teksty, ja pozwolę sobie na cytat: Nie będę demolował interesów z Ministerstwem Sprawiedliwości, dlatego że wisi na tym twoja pensja i jeszcze 25 innych osób. No to są takie, no tak właśnie wyglądała, to był ten układ zbudowany przez Patrycję Kotecką. Drugą rzeczą to był ten triumvirat z Dorotą Gawryluk, która odpowiadała w Polsacie, odpowiada cały czas za informacje i z Janą Klimek-Kurską. To jest o tyle ciekawa rzecz, że przy samym końcu projektu Solidarna Polska w takiej wersji Jacek Kurski z w Ziobro, to był rok 2014, gdy oni przegrali wybory, nie dostali się do Parlamentu Europejskiego po raz kolejny, wybuchła pomiędzy nimi taka bardzo mocna kłótnia medialna, łącznie z tym, że Jacek Kurski opowiadał, że Dysponuje zapasem pieluch na sprzedaż, ponieważ zajmował się zmienianiem pieluch z Bigniewowi i wobec rozwodu po prostu chętnie komuś odda, wobec tego rozstania. I te panie, prze, prze, można powiedzieć, zakopały to pory wojenne między mężami, dogadały się i na przykład w 2019 roku polityka informacyjna Polsatu była koordynowana z kampanią wyborczą PiS-u również w taki sposób, żeby była właśnie korzystna dla PiS, a Polsat na przykład wyświadczał PiS-owi rozmaite uprzejmości łącznie z przemilczaniem sondaży, w których Konfederacja przekraczała próg wyborczy, ponieważ PiS-owi zależało na tym, aby ona tego progu nie przekroczyła, czyli żeby nie było podawana informacja, że znajduje się Ponad progiem. Patrycja Kotecka jako caryca mediów, czyli właśnie taka osoba, która świetnie zna media, potrafi też dostarczyć dziennikarzowi konkretny materiał. Ja znam Patrycję osobiście, więc od strony zawodowej jest to po prostu fachowiec medialny. I wykorzystując tą fachowość, mając mechanizm, znając mechanizmy, które rządzą redakcjami, wiedząc o tym, jak ciężka jest obecnie sytuacja mediów prywatnych, które nie dostają reklam spółek Skarbu Państwa, tudzież. Nie mają wsparcia, muszą się utrzymywać z tego, co zarobią na rynku. No, udało jej się na parę lat oswoić wirtualną Polskę. Ten sojusz trwał między 2017 roku, jak wynika z artykułu Wokopres, do roku 2020, do momentu zdemaskowania. Te układy patrycji, one nadal gdzieś tam funkcjonują. One są też formalne, nieformalne. One nie muszą być robione na poziomie. Szefostwa, kierownictwa redakcji. One mogą być też robione na poziomie konkretnych dziennikarzy. Tutaj pan Andrzej Stankiewicz, ujawniając fakt, że Patrycja Kotecka próbowała go właśnie, Ziobro, Patrycja Kotecka, Ziobro próbowała go gdzieś tam, jak on to ujął, prześladować w kolejnych redakcjach, pokazuje też takie zacięcie i konsekwencje Koteckiej, która jeżeli ktoś jej dadepnie na odcisk, potrafi po prostu. No, dojeżdżać ludzi w taki sposób, żeby się to rozniosło, żeby się wbiło przekonanie do głów dziennikarzy, ludzi, że się z Patrycją nie opłaca zaczynać. Taka dosyć to kiepska informacja dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ponieważ jakiś czas temu w mediach pojawiły się rewelacje na temat rzekomych związków. Pani Patrycji Koteckiej-Ziobro z dawnymi gangsterami. To były rewelacje, które, którymi dzielił się ze śledczymi. Gangster o pseudonimy Broda, i to jest taki świadek koronny, którego stworzył, wystrugał sobie Mariusz Kamiński. On się teraz ukrywa na Ukrainie. Ściga go teoretycznie polski wymiar sprawiedliwości, ale ściga go tak, żeby go nie złapać. No właśnie, tutaj jest taka też chwila refleksji, że czy się w końcu uda postawić pana Brodę przed Polskim Wymiarem Sprawiedliwości, to będzie wyznacznikiem skuteczności nie tyleż wymiaru sprawiedliwości, co właśnie Patrycji Koteckiej-Ziobrom. Niedawno się mówiło nawet, kiedy we wrześniu upadał Jacek Kurski, że jednym z jego pomysłów było wprowadzenie Patrycji do zarządu, TVP. Na to nie zgodzić się miał osobiście Jarosław Kaczyński, który bardzo bałby się takiego mocnego, dużego wzmocnienia Zbigniewa Ziobro. To jest bez wątpienia tak zwana, Amerykanie mają takie określenie power couple, czyli taka potężna para. Ze wszystkich polskich polityków w zasadzie to tylko Zbigniew Ziobro dysponuje partnerką. No, ja mówię z tego obecnego układu, no bo tu oczywiście siłą się nikt nie może równać z najsilniejszą polską, potężną parą, czyli Radosławem Sikorskim i Anną Applebaum, która jest doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast na krajowym podwórku, na tym można powiedzieć, tym obecnym układzie władzy, to jest to najsilniejszy układ medialny, bez wątpienia medialną władzę, połączenie medialnych kompetencji, władzy, biznesu. Więc możemy powiedzieć, iż kotecka ziobro będzie odgrywała bardzo ciekawą rolę w tym nowym układzie. No z tego co mnie przekazano, caryca mediów zajmuje się obecnie zabezpieczaniem interesów swoich i rodziny na wypadek, gdyby jednak okazało się, że te wybory będą zakończą się bardzo niefajnie, czyli odsunięciem pis od władzy. W każdym razie swoje słowa Andrzej Stankiewicz podał o tych, o tych, drodzy Państwo, o jak po prostu, jak pani Patrycja Kotecka go, go prześladowała ładnych kilkanaście dni temu. Do tej pory nie ma żadnej oficjalnej reakcji. Tutaj, ja to sobie też pozwolę zacytować. Co więcej, pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości kontrolowanego przez media Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Wojziobry stały się elementem nacisku na media. Nie chcę tu wyliczyć redakcji, dziennikarzy, którzy znaleźli się na celowniku koteckiej. Większość z nich w mojej ocenie zachowała się godnie. Ale oczywiście są także redakcje dotowane z Funduszu Sprawiedliwości. Droga Wolna skwitował stankiewicz Taką redakcją jest na przykład do rzeczy, które Miało tam właśnie jakiś czas temu. No. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, wpływy koteckiej są tak duże w mediach, że ludzie morawickiego, którzy to sami byli oskarżani przez innych ludzi o wodowanie materiałów we wrogich mediach, a w ten sposób robienie porachunków wewnątrzpartyjnych, oskarżali Stankiewicza o działanie na zlecenie Ziobry, gdy opublikował materiały uderzające w Morawieckiego. Ciekawostka przyrodnicza, Szanowni Państwo, jak panowie się to topią. To, to, to jak zwykle, komu się podobał materiał o carycy polskich mediów, żonie carycy Ziobry, żonie Zbigniewa Ziobro, Patrycji Koteckiej ziobro to ja bym poprosił o subskrypcję kanału. Jeżeli nie jest, jeszcze, nie jesteście jeszcze z nami. Pańs drodzy Państwo, jest już ponad 176 tysięcy subskrybentów. Bardzo wam dziękujemy Stonkiem Szwajgiertem i prosimy o więcej. Pamiętajcie, im więcej Państwa jest, tym silniejszy jest nasz głos w czasie kampanii wyborczej, co jest ważne. A ja drodzy Państwo polecam. Historię na Weekend, to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. E, tajny zaborca Polski. E, Holandia bardziej zwalczała niepodległość po, po, Rzeczpospolitej niż Rosja, Prusy i Austria. I tutaj Państwo się możecie dowiedzieć dlaczego. E, podobnie robiła Anglia, ale o Anglii to już trochę osób słyszało, a o Holandii to jeszcze nie. E, makabryczny ślub ss -mana. Szanowni Państwo, ten słynny Kat Warszawek, Franz Kuchera, po tym jak został. E, Usunięty, zlikwidowany przez żołnierze Armii Krajowej, z wyro realizujących wyrok sądu Polski Podziemnej. Uwaga, jego zwłoki wzięły ślub w Warszawie, zostały zaślubione, to może bardziej takie precyzyjne, jego norweskiej narzeczonej w zaawansowanej ciąży. A uwaga, mistrzem ceremonii, kimś tak, kształt drużby, był sam Heinrich Himmler. Zaiste komiksowa historia z Warszawy z 1944 roku polecam. Oprócz tego też jest o prawdziwych e, historii. Skąd się wzięły legendy o smoku wawelskim? Jest też o tym, że za czasów Nerona sporo kobiet walczyło jako gladiatorzy. Skąd to się wzięło? Po co walczyły i czy to była kariera, która się opłacała? O tym w numerze. Jest jeszcze historia, która się Państwu bardzo spodobała: o Rudolfie Weiglu, człowieku, który był 75 razy nominowany do Nagrody Nobla. człowieku, który odmówił Niemcom podpisania Volkslisty, mimo że w jego żyłach nie, kryła, nie, nie płynęła ani kropka polskiej krwi, uważał siebie za Polaka i oczywiście był Polakiem. Pięknie odpowiedział Niemcom, ryzykując życie, że narodowość wybrał w 1918 roku ojczyznę, wybrał w 1918 roku i ojczyznę wybiera się raz w życiu. Piękna postać, piękna historia, w jaki sposób swój talent naukowy używał do. Tego, aby użyć w okupowanej Polsce rodakom. O tym, drodzy Państwo, jest w historii na weekend. Ja polecam też wieści24.pl. Tam, drodzy Państwo, mamy listę ponad 1053 afer, a ja Państwu mówię, do zobaczenia.